Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, wracamy do Dying Light 2 Stay Human. No i co? To już będzie chyba ostatni odcinek. Skończmy już tę zabawę, Aiden. Idź. Nie chcę cię zabić. To była Mia? Ona tu jest? Tak. A teraz idź, póki możesz. Ostatnie ostrzeżenie. Do czego jej potrzebujesz? O co w tym chodzi? Do czego jej potrzebujesz? Ona żyje? Można tak powiedzieć. Ale dlaczego? Dlaczego ją tak torturujesz? Czyli naprawdę nic nie pamiętasz, Aiden? Odwołaj te rakiety. Daj mi klucz i odwołaj te rakiety. Już na to za późno. Za późno? To miasto miało swoją szansę. Lata temu. Zanim zniszczono moją pracę. Wielu zginęło. Ale jak wielu przetrwa. Co? O czym ty do cholery mówisz? Dlaczego mnie ścigasz, Aiden? Czego chcesz? Obiecałem mi. Co obiecałeś? Dlaczego ciągle udajesz, że nie znasz prawdy? Skup się. Przypomnij sobie. Aiden, no chodź! Wyleczysz ją? Robię to w mojej mocy, ale jest słaba. O wiele słabsza od reszty dzieci. Dlatego złapała wirusa. Ale ty możesz ją ocalić. O ile... Widzisz... Chcą zatrzymać moje badania, ale nie wiedzą, że już prawie mamy lekarstwo. Cokolwiek się stanie, musimy. Cokolwiek się stanie, musimy trzymać się razem. Nie. Nie obiecałeś jej, obiecałeś mnie. Nie. Torturowałeś nas, krzywdziłeś mnie i mnie. Nie, Aiden. Nie skrzywdziłbym własnego dziecka. Mia to moja córka. I wiesz o tym. Mam was! Tato, nie! Nie ukryjesz się! Chciałem znaleźć lekarstwo. Dla niej, dla wszystkich. Z twoją pomocą. I znajdę je. Za wszelką cenę. Do tego posłuży ten klucz. Waltz? Waltz, stój! Wkrótce znak pocisku. Udaj się do najbliższego schronu. Waltz! Trzeba to zatrzymać! Jeszcze jeden krok i zginie. Daj mi klucz! Nie mogę. Mija go potrzebuje. Jak go weźmiesz, zginie. Pociski obrócą miasto w gruzę. Inaczej się nie da. Ten proces musi dobiec końca. Nie mogę na to pozwolić. Więc musisz zginąć. Kurwa, ile ty masz życia, chłopie? Dobra, mołotop. Pal się, gnoju. O nie, to na Waltza nie działa. To na Waltza nie działa, czekajcie. Musimy sobie zdeorganizować całkowicie nasze przedmioty. To, że to będzie potrzebne. Pietlik UV. Poziom ulepszenia legendarny, co to nie? No i dobra. C4, promień wybuchu. Zawsze będzie to. Najpierw granaty. Żeby było ciekawie. Pyk. Bum, 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 kurwa, będziesz żałował, że mi tak pozwoliłeś te granaty zbierać. No bez jaj, bo nic ci to nie robi. Nie! O nie! O, takie kombo walisz. Aś ty cwany. Dobra. No pak, opak. 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 Kurde, ile was tu jest? Nie, 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 nie. Nie dostaniesz klucza. Au! To jest unfair. To jest unfair. Ile was tu jest? Więcej was matka nie miała? Au! Jakie wy mocne jesteście. Powiedz, czy też mi to zrobisz? Paniaczku? No. Jezu, ile was tu jest? Mołotow. Hot Walls. Dobra, dobrze, zrobiłem kolejny odcinek z tego. Pal się. Gnoju. Muszasz mnie do tego, ej! Op. Czyli tak. Jak to zrobimy? Mam już pomysł. Mam nadzieję, pomysł już. No. Ile ty masz życia? Ile ty masz życia, gnoju? Dobrze, masz tylko jeden atak w sumie. Hop, hop, hop. Polc, daj mi muszczku. Bez wielkich poświęceń. No. Nie pozwolę ci zabrać mojej córki. Przestań to robić. Poświęciłbyś Miję, żeby ocalić to przeklęte miasto. Nie pozwolę ci zabrać mojej córki. Cicho siedź. Umieraj. No co ty jesteś, kurwa, z Matrixa? Powiem, bo na trybie trudnym to jest naprawdę Waltz ciężki. O. Umrzyj, gnoju. Dobra, trochę staminy. Nie dam ci tak łatwo zabić. No o! My już ich wycięliśmy w tej chwili? O, ho, ho, ho. O, ho. O, 5 razy, 6 razy. O kurde. Nie pozwolę ci zabrać mojej córki. Dobra, już. Starczy tego dobrego. Gałganie. O, o, o. Opa! Przez? Waltz, ty ptasi muszczku. Brakło mi strzał. Nie mam piórek? Oh shit. Oh shit. Arek, nie mam piórek. Nie mam piórek? Naprawdę? Na pewno? Jesteście tego pewni? Jesteście pewni, że nie mam piórek? Pióre są. Ej, ale mamy noże do rzucania. Możemy sobie trochę tego zrobić. Tylko że ich nie ulepszałem. Nożyki. Mija to moja córka! Wolc, bo ja już nie mam... Poświęciłbyś Miję, żeby ocalić to przeklęte... Bez wielkich poświęceń nie ma wielkich... Umrzyj. Poświęciłbyś Miję, żeby ocalić to przeklęte miasto. Bez wielkich... Już mnie tu nie ma. Nie pozwolę ci zabrać mojej córki! Ej, coś masz w głowie i na pewno to nie jest rozum. Waltz, ty kutafonie. Aiden, zaczyna się! Widzisz, co się dzieje? Zaraz będzie za późno! Nie mam strzał! Gdzie ty jesteś? Każdy, kto chce przetrwać, myśli tylko o sobie. Miledor odebrało mi wszystko. Nie! Ile ty masz tych form, kurwa? Co ty jesteś, Megazordem? No, wiesz ty co? O, podkusie... Nie, jak ja to zrobiłem? No weź, co ty robisz? Jesteś normalny? Znaczy, to pytanie retoryczne, ale... Gdzie on jest? Ale dobra, Wolf, już teraz nie jesteś taki słany. Zawiedziesz. No, bez jej zrobiłem unik. Ty kurwa, jesteś Ghost Rider. Chodź tu, gnoju, chodź. Chodź, Ghost Rider. Aż przywaliłem w ścianę, no. Chodź, chodź, chodź. Chodź. Będziemy się nawalać razem. No nie! Nie, 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 nie! No bez jaj. Aaaa. Jak będzie od początku. Jeszcze raz. Dałem mu się zaskoczyć gnojowi. To jest wolny strasznie. Ci. To miejsce to jedyna szansa. Chodź tu, chodź, cwaniaczku. Tego miasta nie da się ocalić. Urosłeś w siłę. Wiem. Ktoś ty sobie myślał. Też są sztuczki. No. Zapomniałem, że ja mam blok. Volt dziadu. Było przeznaczone dla wybrańców. Chodź. Żebym sam nie wpadł na to. Za to, co zrobili, nikt nie przeżyje. To taki byłeś chojrak? Chodź. Gdzie jesteś? O nie, Firale. Ohohohohoho. Won graje. O nie, 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 nie. Won. Au, kamieniem dostałem. Takie są mocne te pirale. Bo mnie chyba raczej nie dostaniesz. No chodź teraz, Swajaczku, chodź. Waltz, gnoju. Taki silny nie jesteś. Kurde. No dawaj, tam jesteś. Au! No. Dobra. Druga forma pokonana. Walt, to ostatnia szansa. Zawsze taki byłeś, Aiden. Dobry, prawy. Dlatego tak cię kochała. Gdyby nie politycy, tchórze z Gierę i prawi obywatele, nie stracilibyśmy wszystkiego. Całych moich badań, a ty i inne dzieci nie wylądowalibyście na ulicy. Wiedzieli, że tylko te testy pozwolą znaleźć lek dla mojej córki, dla wszystkich. Wiesz, że chcę uratować Miję, tak jak ty, ale musi być inny sposób. Jest. Odpuść, Aiden. X-13 to jej ostatnia szansa. Wkrótce start pocisków. Udaj się do najbliższego schronu. Zresztą, dlaczego chcesz ocalić miasto, które zadało ci tyle bólu i cierpienia? Bo to nieprawda! Spotkałem tu dobrych ludzi, mężczyzn, kobiety, dzieci, walczących o to, żeby przeżyć, pozostać ludźmi. Jeśli naprawdę szukasz lekarstwa, skażesz ich wszystkich na śmierć? A Mija chciałaby tego? Co by powiedziała, gdyby wiedziała, że wszyscy zginęli przez nią? Udaj się do najbliższego schronu. Masz rację. Masz rację. Nie chciałaby tego. Dlatego nie może się dowiedzieć. Nigdy. Walt. Walt, nie! Jeszcze jedna fala. To chyba już nie fala. O, przepraszam. Gonimy cię, dziadu stary, no. O kurde, tu gdzie chemikalia? Na szczęście nie. O kurde, ty tym swoim gównem to mnie rozwalasz. To fakt. Tu masz przewagę na dnu. Ile można kurwa żyć powiedz tymi? Kupujemy wszystkie apteczki na ciebie. Czekaj mi stąd. Już kurde chciał się zamachnąć, no. Gnój. No jak? Nie! Ho, ho, ho. Co ty robisz, człowieku? Jesteś normalny? Czy ty jesteś normalny? Oczy pewnie nie. Na pewno nie. Nie mam pojęcia, jakie to zrobiłem. Nie mam pojęcia, jakie to zrobiłem. Naprawdę, nie wiem. To był fart. Co tu się odwala? O. Co tu się odwala? Gdzie on jest? Jest wyżej jeszcze. Mendo jedna. Nazwałbym to inaczej, ale... Gdzie uciekasz? No, wejdź tam. Waltz, wiesz co teraz się stanie? Mam ci mówić. Na hita jak bota. Aiden. Aiden? Waltz? Gdzie jest ten klucz? Byłeś wyjątkowy, synu. Silniejszy niż reszta, ale jednak uciekłeś. Walt, klucz. Nie chcę cię zabijać. Dla ciebie sami zarażeni są chorobą. Walczysz z nimi o ostatni promyk światła. Ale nie rozumiesz, że jedyne co nas od nich dzieli to kilka minut ciemności. Klucz jest przy Mii, w maszynie, która ją wreszcie wyleczy. Nie dostaniesz się do niej. Nie, Wolf, nie, nie! Kurwa! Ile można? Ile można się z tobą tłuc, gnoju? No bez jaj, naprawdę? Tak mi to zrobiłeś? Aiden. Pajacu. Podalcu. No co mi zwiewasz? Ja go nigdy nie doścignę. Ja też potrafię. Chodź. Dawaj. Solo, 1 na 1. Dosyć, Waltz! Musimy to przerwać! Daj mi klucz, albo wszystkich zabijesz, rozumiesz? Przestań! Ejder! Nie! Mia! Wracaj! No już! Mia, to ty? Ejder, co ci się stało? Mia, klucz! Bez niego miasto zostanie zniszczone! Mia, użyj respiratora. Błagam cię. Już za późno. Mia, szybko! Potrzebujesz tlenu! Rozumiesz? Bez niego cię nie wyleczę. Próbujesz mnie wyleczyć od lat. Mam już tego dosyć. Ratuj tych ludzi, Aiden. Nie! O Boże! Nie! Mia, proszę! Proszę! Oddychaj! Skarbie, proszę! Oddychaj! Pomóż mi! Szybko! Generator! Błagam cię, Mia. Nie odchodź, proszę. Czy ona odeszła? Mia, walcz. Właśnie tak. Walcz, skarbie. Aiden? Zaraz wystartują rakiety. Miałaś się stąd wydostać, Lawan! Przestań mi maskować, Aiden, nie pieprz. Porwałeś Wolta? Tak, Lawan. Znalazłem Mię. A klucz? Przepadł. Co? Klucz jest zniszczony, Lawan. To go odzniszcz, to kurde. Te pociski zrównają miasto z ziemią. Jestem w sterowni. Spróbuję zatrzymać start pocisków. Dobra, ruchy. Pośpiesz się! A nic się nie dzieje. Kurwa! Aiden! Aiden, nie rób tego! Nie zatrzymam tego! A zasilanie? Co gdybyśmy wyłączyli prąd? Musielibyśmy się dostać do elektrowni za daleko! Aiden, nie! O nie, 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 nie! Musi być jakieś inne wyjście! Rakiety! Możemy je zdetonować przed startem materiałami wybuchowymi z magazynu. Okej, to może zadziałać. Pójdę po... Czekaj, Lawan, daj mi... Powstrzymaj ją, Aiden! Ona wszystko zniszczy. Rozpoczęto odliczanie do wystrzelenia. Aiden, mam materiały wybuchowe, ale trzeba je zdetonować ręcznie. Ja... Mogę to zrobić, ale uciekaj stąd! Jeśli zniszczy X-13, to wszystkich stracisz. Wszystkich, których kochasz. Dobra, już mogę detonować. Jej! Naprawdę chcesz poświęcić wszystko dla tego miasta? Ocal Lawan. No, oczywiście, że ocalimy ją. Lawan... Obiecałem Frankowi, że nie pozwolę ci... Tam ktoś chrzanił o tym, że jeszcze ocalę to miasto. Jak nie teraz, to kiedy? Weź inhibitor, Aiden. Zdążysz ją powstrzymać. Otal laboratorium odwelbije, póki jesteś człowiekiem. Teraz ma tylko ciebie. Aiden, proszę, idź. Tylko tak można ocalić miasto. Nie wiem. Kurde, nie wiem. Nie chcę ani tego, ani tego. Nie mam czasu w ogóle. Dobra, niech zdetonuje te bomby. Lawan? Nie znam naprawdę nikogo odważniejszego niż ty. Wiem, wiem. Zabierz mnie i wiej. Uratujesz ją, znajdziesz sposób. Jestem pewna. Przepraszam. Zawiodłem cię. Przepraszam. Tak cię przepraszam. Aiden! Udało ci się. Szybko, Aiden. Czas ucieka. Zabierz swoją siostrę. Wyciągnę stąd Lawan. Hakon. Jazda, dzieciaku. Kieruj się znakami ewakuacji. Nie mogę cię obszukać? Nic nie ma? Trzymam cię. Nie martw się. Aiden! Uciekniemy stąd, Lawan. Sprawdźmy, jak to jest być fajerwerkami. Zawsze lubiłam czerwone. Myślisz, że będą ze mnie czerwone fajerwerki? Chcę odejść z przytupem. Lawan, Hakon jest z tobą? Wyciągnie cię stamtąd! Wysłuchajcie uważnie tej wiadomości. Obywatele ostatniego miasta na ziemi. W centrum miasta powstała kuchnia, w której najbiedniejsi mogą zjeść zupę. Rolnicy są proszeni o oddawanie niesprzedanych produktów. Przeżyliśmy kolejną noc, ale wielu z naszych najbliższych nie miało tyle szczęścia. Pamiętajmy o tym, pomagając potrzebującym. Jako wspólnota jesteśmy ocaleńcami. Rakiety zniszczyły X-13, miasto przetrwało. Ostrzeżenia radiowe pozwoliły zminimalizować straty w ludziach. Miastem rządzą wolni obywatele pod przewodnictwem nocnych biegaczy. Baza rozkwita pod przewodnictwem Sofii. Hakon pomógł Lawan uciec z X-13. Obojgu udało się ujść życiem. Rainer gwarantuje prawdę i sprawiedliwość. Ta, chyba że ktoś usłyszy, jak wspominasz nagłos o Jacku. Wtedy dostajesz kulkę w łeb. Tak to wygląda. Co pijesz? Piwo, byle nie wygazowane. Niezłe. Przesyłka z Bayes. Dla Franka. Wieść nie dotarła, ha? Frank nie żyje. Ale jeśli to dla nocnych biegaczy, to przekaże Lawan. Teraz ona rządzi. Przechodził tędy ostatnio któryś z moich ludzi. Czyli pielgrzym? Dlaczego pytasz? Bo szukam kolegi. Myślałem, że to będzie. Był tu pielgrzym, ale już go nie ma. I gdzie poszedł? Gdziekolwiek go poniosło. Jak z wami wszystkimi. Znalazł to, czego tutaj szukał. O ile wiem, tak. Swoją siostrę. Ale ponoć była tak osłabiona, że przeżyła jeszcze tylko kilka godzin. Został przy niej. Pochował ją pod starym dębem, a potem odszedł i ruszył, gdzie go oczy poniosą. Biedak. Gdyby nie on, z tego miasta nie zostałaby choćby jedna cegła. To dlaczego nie został? Podobno zaczął się zmieniać. Zaczął brać środek, który go wyniszczał. Tacy jak on lepiej się czują na szlaku. Myślisz, że znajdziemy gdzieś robotę? Lawan? Nie miałaś przypadkiem zostać w mieście? Przestań. Przecież wolę zostać z tobą, a nie z Williamsem. Nie ma mowy. No. To rusz się. No i kochani, doszliśmy do końca gry Dying Light 2 Stay Human. O, czy była to ciężka przeprawa? Była. Powiem osobiście. Myślałem, że ta gra będzie wyglądać inaczej. Całkowicie inaczej. To co dostaliśmy to w sumie taka zlepianka jedynki, The Following, opowieści jakichś surrealistycznych i tym podobnych. Czy było spoko? Ciężko powiedzieć. Skupiliśmy się w sumie na takiej grze głównej. Mało co tych questów pobocznych robiliśmy. Na pewno to, co pokazywali na E4 i tak dalej, no to nie jest to, co oni tam pokazywali. Więc mówię, spodziewałem się czegoś innego, dostaliśmy coś innego. A jakbym tą grę oceniał w skali od 1 do 10? Jeżeli chodzi o samą fabułę, 4 na 10. Jeżeli chodzi o grafikę, no 7 bym dał. Jeżeli chodzi o ogólny gameplay, jakość poruszania się postaci i tak dalej, no tutaj to jest 3. Serio 3. Albo i 2 nawet. No dobra, nie no, 3. 3,5 nawet, dobra, tą 2 to przesadziłem definitywnie. Dlaczego? Ten parkour był bardzo, bardzo sztywny. W porównaniu do 1 to jest w ogóle zupełnie co innego. Mało ruchów, mało takich ruchów interesujących, co jest najgorsze. Jeżeli chodzi o rozgrywkę, no spoko, chociaż brakowało mi tych wielkich koszmarów na ulicach, były tylko i wyłącznie w budynkach. Przynajmniej ja przez całą grę w nocy nie widziałem ani jednego poza budynkami. No wiadomo, w dzień, w tych nocnych strefach i tak dalej trochę ich było. Ale no one były bardzo mocne, waliły nas na 2 hity i koniec. Więc z tym moim zdaniem trochę przesadzili. No ale ogólnie Wiecie, ja jedynkę grałem w koopie zazwyczaj, dlatego może też inne odczucia miałem z jedynki niż z dwójki. Możliwe, że koop tutaj również jest lepszy w porównaniu do singleplayera, to bardzo możliwe. Aczkolwiek jeżeli chodzi o Techland, to mają sporo pracy jeszcze nad tymi bugami, nad taką wizualną reprezentacją tych wszystkich rzeczy. Tak jak widzieliście, zaciąłem się na tej windzie, nie spodziewałem się, że tam są klawisze, które trzeba wciskać. No ale ogólnie taki końcowy finał, jeżeli chodzi o grę tak całkowicie, to dałbym 5-6 na 10. No nie była to wybitna jakaś produkcja, tylko po prostu taki średniak. Średniak za 200 zł ze sprzedaży, no trochę dużo, aczkolwiek tak czy inaczej, no opłaca się kupić, żeby sobie nawet pograć w koopie z kimś, bo jest dużo tych aktywności pobocznych, aczkolwiek one są takie same. Więc na pewno ta gra się przejdzie po jakimś czasie, ale mam nadzieję, że gra nam pozwoli jeszcze dokończyć nasze niedokończone sprawy, zresztą zobaczmy sobie. Jeżeli tak, to na pewno sobie jeszcze tego Dinklata zrobimy na spokojnie na samych questach pobocznych. Zobaczmy w ogóle, jak gra zareaguje na nasz trudny poziom. Możemy kontynuować. Jak to wygląda? Jest już 43 minuty nagrania. Sporo. A ja to jeszcze muszę przerenderować na jutro. Ale zobaczmy, na jakim punkcie w tej chwili nas zatrzyma. Mam nadzieję, że przed wejściem do głównego epilogu. Mam taką nadzieję. Chyba że gra nas jeszcze czymś zaskoczy. Co wątpię. No i co mi się jeszcze bardzo nie podobało? O, dobra, gratulacje, udało Ci się ukończyć główny wątek fabularny Dying Light 2 Stay Human. Możesz teraz powrócić do Vader, aby dokończyć pozostałe zadania i aktywności w otwartym świecie. Aby to umożliwić, niektóre z Twoich wyborów fabularnych zostaną cofnięte. Od tego momentu gra będzie skalowała się zgodnie z Twoimi postępami, by zapewnić Ci odpowiednio wymagające wyzwanie, możliwości zdobycia broni, ubioru itd. o wyższej randze. Dziękuję. Co mi się nie podobało? Na pewno ostatnia misja. To było tak do dupy, że to szok. Dziennik. I są tylko i wyłącznie poboczne teraz, tak? Tak, X13 mamy zakończone, wszystko mamy zakończone. Fajnie, milusio. Ale moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Discorda, jaki harmonogram macie w opisie oraz tej stawce, która była przed chwilą. No i oczywiście jeszcze Laxpack na sam koniec. Dobra, trzymajcie się. Hej, hej!